Więc zapraszam, zobaczycie co będziemy. Elo, elo wszystkim, ja jestem Kuba. Brałam herbatkę i zobaczę co. Yeah, right. Eat it. Dawidek, pokaż mi włosy swoje. Dawid, pokaż mi włosy swoje. Pokaż na dół, jak ci wyszły. Ale większość, muszę wam powiedzieć, że większość Amerykanów rzeczywiście ten stereotyp takiego dzieciaka daje się co chce i rozpieszczonego, no to trzeba powiedzieć, że większość jednak Amerykanów takich jest. I my, Polacy, również robimy to samo. Czekaj. Niech ci nie spadnie na wiesz co. Elo, elo, ja mam na imię Kasia i witam cię na moim kanale. Razem z moją rodzinką mieszkam pod Chicago. Jeśli interesuje cię tematyka USA, zostań z nami dłużej i wciśnij subskrypcję, żeby być na bieżąco. No to co? Lecimy! Hejka kochani! My idziemy sobie na śniadanie. Byliśmy już tak kiedyś w jednej restauracji, ja was zabrałam tam do tej restauracji, ale pokażę wam co się zmieniło teraz, co będziemy jeść. To jest taka restauracja, która jest tylko otwarta na śniadanie i taki późny lunch do 15. I to jest takie fajne, bo oni tylko serwują śniadanie i tak zwany brunch. Elo, elo wszystkim, ja jestem Kuba. Zobaczymy, co będziemy, co sobie zamówimy. O, dobra, to idziemy. Ej, bro. Dzieci. Dzisiaj było, słuchajcie, ciężko wybrać. Yeah, right. You didn't order anything. Pokaż mi włosy swoje. Dawid, pokaż mi włosy swoje. Pokaż na dół, jak ci wyszły. Baby is like, oh no. O, eggs. Surowe jajka, ale w domu takich nie je. Chyba one more bread. Amerykańskie pancakes. Tak zwane crepes. Jak widzieliście, byliśmy w restauracji, jest fajny weekendzik, jest cieplutko i chciałam wam powiedzieć, bo miałam kiedyś takie pytanie, które zapisałam właśnie na listę na temat wychowywania i różnicy w wychowaniu, jeżeli chodzi o Polaków, Amerykanów i Nigeryjczyków. Więc uważam, że w sumie Polacy i Nigeryjczycy wychowują podobnie dzieci, bo jest tam jakaś tam zasada słuchania się rodziców, jakiegoś tam, wiecie, porządku. Bracia na przykład, siostry pomagają w kuchni, szczególnie kobiety właśnie, szczególnie dziewczyny. I to się troszeczkę zmienia, bo w Nigerii jest tak, że jest bardzo duży przeskok między biednymi a bogatymi, więc większość tam osób ma jakąś tam służbę. Zawsze ktoś jest biedniejszy, że służy właśnie komuś innemu. Na przykład z jakichś wiosek jakieś kuzynostwo przyjeżdża do miasta i na przykład służy danej rodzinie, ciotce czy wujkowi za jakąś tam drobną odpłatą albo za to, że kształcą go w szkole, więc często jest tak, że wiele z tych osób służących to są jacyś tam jakieś osoby, które są powiązane rodzinnie albo jacyś znajomi. No jest to w sumie ciekawe, natomiast jeżeli chodzi o respekt, jeżeli chodzi o poważanie dla osób starszych, to Nigeryjczycy są tak wychowani jak Polacy, że wiecie, tam się dzieciaki biorą do roboty. Ja mówię oczywiście o pokoleniu naszym, moim, bo wiele razy jest tak, że to pokolenie takie dzisiejsze, no to te dzieci są już inaczej tak chowane też, także one już więcej się za nich wszystko robi, tak przynajmniej ja zauważyłam tutaj na emigracji, nie wiem jak jest z dziećmi w Polsce, ale tutaj to no, wyręcza się dużo dzieciaki z tego, więc my staramy się tak zachować te i polskie i nigeryjskie zwyczaje dla własnego dobra i również dlatego, żeby dzieci wiedziały, że po prostu tak trzeba. Chłopacy mają jakieś tam chores, czyli jakieś tam zadania. Oczywiście powiem wam jedno, że przypominać im trzeba non stop, bo nie ma czegoś takiego, że przychodzi środa i musimy wyciągnąć śmieci przetwarzalne, nieprzetwarzalne, tylko trzeba im przypomnieć, hej, są śmieci. Czasami nawet trzeba przypomnieć 2 razy, no bo są na przykład tam wtopieni w gry. Ale ogólnie mają coś takiego, że otwierają żaluzje, jeden otwiera, drugi zamyka na koniec dnia, sprzątają własne pokoje, często jak ja sprzątam, to również pomagają i odkurzają. Dawid pierze pranie, też parę razy prał już, ale on często pierze dolary w kieszeniach, bo nie... Często Dawid też gotuje, jak mają jakieś projekty w szkole, to zawsze się bierze do gotowania. Trochę gorzej, jak go poproszę. No bo wiadomo, przepłucz fasolkę, obetnij końcówki. To zawsze jest, nigdy nie jest tak, wiecie, nachętnie robione, no bo dlaczego miałoby być? No dzieciaki generalnie nie lubią takich rzeczy domowych, żeby się po prostu jakoś tym ekscytować. No nie lubią tego, no i tyle. Ale ogólnie mogę powiedzieć, że nie jest źle, mają tam jakieś swoje zadania. Natomiast jeżeli chodzi o amerykańskie dzieciaki, ja bym to podzieliła, wiecie co, tak szczerze, na takie 2 obozy. Bo są dzieciaki, są rodzice, którzy naprawdę gonią dzieci. My mamy taką fajną rodzinę, w zasadzie parę takich rodzin, ale szczególnie jedną, u której byliśmy w Południowej Karolinie. Nagraliśmy wideo, kilka wideo w zeszłym roku, jak byliśmy we wrześniu w Południowej Karolinie. I oni są właśnie przykładem takiej rodziny. Poznaliśmy ich w naszym kościele i oni nam się właśnie wyprowadzili do tej Południowej Karoliny. To oni są przykładem takich ludzi, że dzieci ich... Ja nie wiem, jak ta kobieta to robi. Ona ma 5 dzieci i ona wszystkie je uczy, właśnie taki homeschooling robi, czyli uczy je w domu. Dla mnie to jest po prostu mega. Ona należy do jakiegoś stowarzyszenia, bo w Ameryce jest tak, że możecie, chyba w Polsce też już tak jest, że można wypisać dziecko ze szkoły, po prostu uczyć dzieci indywidualnie. Ale jej dzieci są tak mądre i ona musi mieć naprawdę tą wiedzę, żeby ich uczyć, bo oni się dostają do uniwersytetów i piszą egzaminy na jeden z wyższych poziomów. Także to nie jest tak, że ledwo co z tego homeschooling, z tego domowego nauczania wyniosły, tylko naprawdę mają dużą wiedzę, jeżeli chodzi o historię, geografię, jeżeli chodzi o wiedzę o społeczeństwie. Jeden z ich synów jest właśnie w wieku Dawida, ma 14 lat, on jest tak dojrzały, jest naprawdę takim fajnym dzieciakiem. Te dzieciaki w ogóle nie używają gier komputerowych, dlatego ja tam powiem szczerze, że mi tam zawsze głupio było, bo gdzie ona by im pozwoliła jakieś tam firmy dla dzieci, które mają 15 lat, na przykład te takie zaznaczone na R albo rated R. Są naprawdę tacy bogobojni, więc jak na Amerykanów, oni są bardzo tacy fajni. Mamy też Amerykanów, którzy nie są może tak bardzo religijni, ale wychowują dzieci tak, że dzieciaki naprawdę ładnie się odnoszą, że mają kulturę, że umieją się zachować, że pomagają w kuchni. Ale większość, muszę Wam powiedzieć, że większość Amerykanów rzeczywiście ten stereotyp takiego dzieciaka daje się co chce i rozpieszczonego, no to trzeba powiedzieć, że większość jednak Amerykanów takich jest. I my Polacy również robimy to samo, nie mówię o sobie, ale robimy to samo z dziećmi, bo jesteśmy trochę zamerykanizowani i wiele Polaków tu widzę, że dzieciom naprawdę pozwalają na wiele. Pozwalają dzieciom na wiele, cokolwiek dziecko pokaże, że chce, to ma. My się staramy wychowywać z Jamesem dzieci, no tak jak byliśmy wychowywani, może nie tak rygorystycznie, absolutnie nie. Staramy się mieć z dziećmi stosunki partnerskie i mam nadzieję, że to po prostu widać w tych naszych relacjach z dzieciakami. Ale powiem Wam szczerze, że mając Pawełka 11 lat później, a 10 lat później od Kuby, to jednak jest to inaczej. Jest to inaczej, jest to... Ten Pawełek mimo wszystko pozwala mu się na więcej. James był bardzo zawsze zasadniczy i bardzo z regułami. Teraz on tak, wiecie, troszeczkę to spowalnia, nie za bardzo... Sorki, patrzę się na drogę. Nie za bardzo tak... naciska na te wszystkie zasady, a w zasadzie powinien, bo teraz dzieci są gorsze. Tak więc ja mam nadzieję, że Pawełek z tego wyrośnie. Pawełek jest trochę rozpieszczony, jest. To nie znaczy, że on wszystko dostaje. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Często wychodzimy ze sklepu i w sklepie on mówi, że coś chce, ja to oddaję przy kasie i mówię do pani, żeby tego nie liczyła. Wychodzimy. Ja mówię, że mama nie ma pieniążków, dzisiaj tego nie dostaniesz. Na początku było tak, że jeszcze się buntował, czasami płakał, ale to zależy od dnia. Tak więc staram się mu po prostu nie pokazywać, że może mieć wszystko, no bo tak nie powinno być. No i co jeszcze? No to praktycznie tyle na razie. Zgadnijcie, kochani, gdzie jedziemy. Jedziemy na testy. Parę dni temu, nie wiem, czy Wam to mówiłam, bo nie chciałam nic na ten temat mówić, ale Dawid nie poszedł ostatni tydzień do szkoły, dlatego, że był, że jakiś chłopak testował pozytywnie na COVID-19 i Dawid pomimo negatywnego testu, chociaż mówili mu, czy będzie miał negatywny, czy pozytywny, nie ma przychodzić do szkoły. Szkoła się skończyła w piątek, zeszły, a teraz jest przy weekendzie i jedziemy zrobić proaktywnie, tak, idziemy zrobić test. Więc ja, Dawid i Kuba robimy ten test. James ma drugą dawkę szczepionki, więc nie potrzeba mu tego robić. W sumie nam też nie, ale chcemy być tak jakby przygotowani jakby co. I słuchajcie, najśmieszniejsze jest to, że muszę im się zapytać, bo chciałam Pawełka wziąć na testy, no bo też przebywa w tym samym domu, gdzie my. No i chciałam wziąć na testy, ale niestety okazuje się, że dziecko poniżej 3. roku życia nie... Sorry, GPS mi gada. Nie wklepywało mi, słuchajcie, daty, tak aby mi po prostu nie pozwalało mi wklepać Pawełka, więc Pawełek tak się składa, że akurat niedługo ma 3 latka, więc się zapytam, czy może on ten test zrobić później. zobaczy właśnie jak, czy nie potrzeba, żeby zrobił tego testu. Także pokażę Wam, jak my ten test zrobimy. U nas to jest metodą, ja będę pierwszy raz robiła tą metodą drive-thru, czyli przez aptekę przejeżdżamy, tak jak przez McDonald's, i dadzą nam tam sterylny test i wszystko nam powiedzą, co i jak się do tego zastosować, więc wszystko Wam pokażę, jak to tu wygląda. Chyba nie zdążymy, ale mam nadzieję, bo musiałam zamówić ten appointment na to testowanie, kochani, na dokładną godzinę. Jeden z nas ma 4:20, 4:30, 4:40. Przed nami jest jeszcze kolejka samochodów. Tego się nie spodziewałam. Jesteśmy tutaj z chłopakami. Było napisane, żeby maseczkę ubrać. Tak się rozmawia do tego pana. I będziemy się testować. Zobaczymy, co nam poda. Ja ustawiam, wiecie, telefon, żeby nam było widać, jak testujemy. Pisało w instrukcjach, pokażę Wam te instrukcje. Pisało w instrukcjach, żeby tylko 1 inch, czyli 2 cm włożyć sobie. Yeah, it said to take a swab, do it for 15 seconds in one nostril, and the same swab in a second nostril. Do we have to sanitize our hands first? Okay, thank you. Thanks. Ciekawe. Jeszcze przygotowuję, bo od razu nam 3 dał zestawy, do mnie, do Dawida, do Kuby. Już co zrobiłeś, Kuba? No. Hello. That's it. Let me see what I want. 1 veggie delight and 2 black forest ham. Yes. I'll have the Italian herb and cheese. All of them? Yes. Kochani, my po testach. Tle piszczy Pawełek jak zwykle, a ja oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie jechała na szmacie, więc muszę trochę posprzątać. Mam nadzieję, że zmotywuje Was też do sprzątania. Ok, to jedziemy. Do banku przyjechaliśmy tutaj z panem. Powiedz haj, Pawełek. Haj. Mam nadzieję, że przy okazji mi zaśnie. Ja potrzebuję wybrać kasę, bo potrzebuję trochę dać kieszonkowego dzieciakom. No i właśnie na zakończenie tygodnia, po weekendzie, w tym tygodniu był busy weekend, to właśnie miałam, mówię, podjadę, wybiorę kasę, bo akurat nie byłam w sklepie, bo mogę też w sklepie, słuchajcie, podebrać. I tak ta nasza maszyna, kochani, wygląda. Po polsku też jest wszystko tutaj, także można w zasadzie po polsku zmienić i wybrać pieniądze. Na ekranie pisze, jest też dla osób niepełnosprawnych, niedosłyszących, niewidomych, także bardzo udogodnienie. Ja już nie pamiętam, kiedy ja fizycznie byłam w banku. Ja już nie pamiętam, kiedy ja byłam w banku, tak wiecie, fizycznie w środku, bo tutaj nie potrzeba w zasadzie. Ojejuś, czy ja mam tą kartę, co potrzebuję? Suszy mnie coś na nos. Mam nadzieję, że weekend z nami był ok, że zobaczyliście, gdzie poszliśmy sobie do restauracji, co robiliśmy, co jedliśmy. No i opowiedziałam wam trochę, jak to jest z tym wychowywaniem, jeżeli chodzi o Nigeryjczyków, Polaków i Amerykanów, oczywiście z mojego punktu widzenia. Tak bardzo nieformalnie będę się z wami dzisiaj żegnać. Jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam bardzo do subskrypcji, łapki w górę i jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, to witam was serdecznie. No i co? To by było chyba na tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy podobają się takie luźne vlogi, czy bardziej tematyczne. I to by było na tyle. A ja z wami się zobaczę już w kolejnym ekscytującym vlogu. Dobranoc.